Witam w dosyć podobnym składzie. Tym razem chciałem opowiedzieć moją historię o tym, czemu wybrałem Legacy, czemu lubię pracę z Legacy ponad Greenfieldem. Generalnie jestem osobą, która kiedyś tworzyła całą masę Legacy i jak wracam do tego kodu, to się tak trochę uśmiecham pod nosem, że to, na co teraz, czy w ostatnim czasie narzekam w pracy, sam kiedyś bardzo dużo tego tworzyłem. Aktualnie staram się wprowadzać tego typu projekty na prostą. Generalnie Legacy jest określane jako coś, co używa niewspieranej technologii, niewspieranego hardware'u. To może być stary język, stary rodzaj procesora i tak dalej. Jeśli mówimy o kodzie, to jest to kod, którego boimy się dotykać, który napisał ktoś dawno temu, kogo nie znamy. To może być jakiś malutki komponencik albo kod, który jest core'em naszego biznesu. Michael Feathers, o którym jeszcze później powiem, napisał w swojej książce, że Legacy to jest kod bez testów. Więc nawet jeśli piszecie nowy kod, świeży, jeszcze ciepły, ale nie mam testów, no to automatycznie to jest Legacy. Ktoś inny powiedział ostatnio, że Legacy to jest kod, który trafił na produkcję. Czyli piszemy kod, jest testowany, wydajemy go na produkcję i to jest Legacy. Z takim podejściem bym się nie zgodził, natomiast brak testów przyczynia się w dużym stopniu do tego, że kod się staje Legacy w szybkim czasie. Tak jak wspomniałem w poprzedniej prezentacji, nigdy nie jest tak, że ktoś przyjdzie i stwierdzi, dzisiaj sobie napiszę Legacy. Użyję tych starych bibliotek, napiszę to byle jak i niech się męczą. To nigdy nie są jakieś świadome decyzje czy złe intencje. Czasem może po prostu nie najlepsza wiedza albo złe praktyki, których się nauczyliśmy przez lata. Czasem jest to pośpiech, praca w stresie, albo po prostu brak świadomości, jak powinien wyglądać dobry kod. Niemniej, jeśli podejmiemy tego typu decyzję, że zrobimy coś na szybko, bez przykładania do tego wielkiej wagi, to tego typu decyzje w czasie się składają w Legacy, z którym nikt nie chce pracować. A jeśli jesteśmy taką osobą, która wprowadza coś do aplikacji i jest to dług technologiczny i nie jesteśmy świadomi tego, że to jest dług, że taki dług zaciągamy, no to ten koszt utrzymania takiego kodu dużo, dużo szybciej rośnie w czasie, niż gdybyśmy mieli świadomość, że ten dług tam istnieje i musimy go spłacić. Ale też nigdy nie jest tak, że możemy powiedzieć, że to ta osoba zrobiła, że to on jest odpowiedzialny za to Legacy, kogoś możemy obwiniać. To tak nie działa. To jest coś, co na co składa się praca bardzo wielu ludzi w bardzo długim czasie. Powstał taki fajny wykres, który pokazuje jedną z możliwych przyczyn powstawania Legacy, tak? Czyli pracujemy w stresie, bo gonią nas terminy, więc w związku z tym idziemy na skróty, żeby zrobić coś szybko. Kiedyś to się poprawi, ale teraz musimy to dowieść, bo goni nas termin. Więc pomijam też dobre praktyki, zapominamy o solidzie, o innych metodach pisania dobrego kodu, więc stracimy na jakości tego kodu. W związku z tym wszystkie błędy, które wprowadziliśmy, powstają późno, już na produkcji. Znaczy, odkrywamy je dosyć późno. A w związku z tym, że wychodzą późno na produkcji, to gasimy pożary, co generuje dodatkowy stres, no i pętla się zamyka. Często jest tak, że przychodzi nowa osoba do projektu Legacy i robi wielkie oczy, jak coś takiego mogło powstać w ogóle, tak? Automatyczna reakcja jest taka, że ten kod się nie nadaje do niczego, kto to w ogóle napisał, ja bym to zrobił dużo, dużo lepiej, dajcie mi miesiąc, dwa, zrobię wam taki system, że mucha nie siada. No i to jest jakby taka naturalna, dosyć prymitywna reakcja, czyli albo walczymy, albo uciekamy, tak? To jest taki pierwotny instynkt, który działał może dawno temu, jak polowaliśmy na mamuty. W tym momencie bardziej się sprawdza racjonalne podejście. Czyli ten kod nie jest najlepszy, ok, ale są sposoby, żeby jakoś sobie z nim poradzić. I pierwszy krok do tego, żeby sobie z takim kodem radzić, to jest uświadomienie sobie, że Legacy to nie jest twój wróg. To nie jest coś, co ktoś napisał na złość, żebyś ty musiała się z tym męczyć. Często jest takie przeświadczenie, że ten kod jest straszny, ja bym coś takiego napisał w 2 miesiące, byłoby dużo lepsze, szybsze, wydajniejsze, ładniejsze i w ogóle och, ach, tak?
ale ten kod, który powstawał tam przez miesiące, przez lata w wielkich bólach, to jest tak naprawdę wielka wiedza zgromadzona w tym kodzie. To są lata fiksowania różnych rzeczy, o których wy nie macie pojęcia. To jest wiedza, która powstawała w boju. I przede wszystkim ten kod jeszcze istnieje, bo ktoś tego używa. Ktoś płaci za ten produkt, ktoś wkłada na to pieniądze i to jest też duża przewaga nad tym kodem, który teoretycznie możemy napisać od nowa. W momencie, kiedy piszemy taki kod, właśnie w momencie, kiedy powstaje legacy, to znamy kontekst, znamy wymagania, znamy różne potrzeby klienta i kiedy dołączymy do takiego projektu po latach, to nie mamy tego wszystkiego. To jest kwestia czasu, żebyśmy nadrobili te wszystkie zaległości. Jak wspomniałem na początku, ja sam pisałem legacy. Jeśli ktoś nie pisał legacy, nigdy niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie rzucajcie kamieniami. Z czasem jest tak, że w momencie pisania kodu, jak wspomniałem, macie jakiś kontekst, znacie wymagania. Nawet jeśli używacie złych nazw i tak dalej, to napisane na świeżo jest dla was jasne. Ale jeśli wrócicie do takiego kodu po jakimś czasie, no to może się okazać, że sami nie wiecie, co to robi, dlaczego to robi, w jaki sposób to w ogóle może działać. Czasem można nie poznać swojego kodu. Gdzieś spotkałem się z takim powiedzeniem, że jeśli po pół roku wrócicie do swojego kodu i nie wiecie, co w nim poprawić, to znaczy niczego się nie nauczyliście. Może jest to trochę surowe podejście, ale coś w tym jest. Efekt motyla to coś, co w każdym legacy, z którym pracowałem, występowało. Sprowadza się to do tego, że zmieniamy jakąś inną linijkę w jednym miejscu kodu, a w kompletnie innym, teoretycznie niezwiązanym miejscu coś wybucha. Parę przykładów życia mojego sprowadzało się do tego, że były zadania polegające na tym, żeby dodać jedno pole, dwa pola do odpowiedzi JSON-owego API REST-owego. Prosta rzecz, no prosta, tak? No ile to może zająć? Trochę dokumentacji, jakiś test, faktyczna implementacja, parę godzin, kura i zrobione. No a okazało się, że ten kod jest tak pogmatwany, tak skomplikowany w sposób nieoczywisty, że zmiana, dodanie jednego pola w API, nie licząc testów i dokumentacji, wiązała się z dwoma dniami pracy, kilkudziesięcioma plikami zmienionymi. Więc często to jest właśnie takie spaghetti, z którym przychodzi nam pracować. Więc zanim coś zmienimy w takim kodzie, który jest tak pogmatwany, trzeba zaplanować sobie co, jak i dlaczego. Często mamy w zespołach IT tak zwanych architektów, którzy coś decydują o architekturze, tak? I to, jeśli porównamy taką architekturę w IT do architektury takiej tradycyjnej, gdzie stawiamy budynki i tak dalej, to jest to kompletnie różny poziom odpowiedzialności. Jeśli stawiasz budynek i masz już trzy piętra, przychodzi klient i mówi, wiesz co, chciałbym jeszcze dwa poziomy garażu podziemnego. No, nie da rady. W IT wszystko jest możliwe. W IT, jeśli klient chce, no to zrobimy wszystko, co chce i później, jeśli mamy złą architekturę, no to powstają takie właśnie potworki. Na zasadzie nie wiemy, jak to zrobić z góry, nie znamy wszystkich wymagań, tylko doklejamy co tydzień, codziennie, co miesiąc jakieś nowe rzeczy, trochę tu, trochę tam. I później mamy do czynienia z takim spaghetti. Problem wynika z tego, że w prawdziwym świecie architekt może sobie wszystko wyliczyć, może sobie to wszystko zasymulować, zaprojektować, zna wszystkie wymagania. Natomiast w IT te wymagania, nawet jeśli w pewnym momencie wydaje nam się pełne i wydaje nam się, że je znamy, to one się zmienią. To jest jedyna pewna rzecz w IT, zmiany. Zmiany będą zawsze. Więc powinniśmy starać się projektować nasze aplikacje w ten sposób, żeby były otwarte na zmiany, na rozszerzenia. Jeśli tego nie robimy, no to pojawia się strach, tak, że kurczę, ta architektura jest strasznie niestabilna, jeśli dodamy tam coś więcej, to nie wiem, jak to się zachowa. Jeśli zmienię tą jedną linijkę, to tak naprawdę nie mam pewności, że coś w innym miejscu się nie zepsuje.
I takie, jak mówię, są projekty, które w ten sposób powstają latami. I na końcu jest tyle rzeczy, że te pół godziny tutaj mam, w ogóle nie wystarczyłby na wspomnienie o małym wycinku tego. Natomiast główne problemy są takie, że nie wiem, jak to działa, jakie były założenia i czy ten kod w ogóle spełnia te założenia. Zdarza się tak, że klienci polegają na jakiejś funkcji, która tak naprawdę jest bugiem. Problem z legacy bardzo częsty do tego stopnia, że przyjmuję, że tak będzie, jest brak testów. Już nie spodziewam się, zaczynając pracę z nowym legacy, że tam są jakieś testy i może będę mógł je przeczytać i zobaczyć, jak ten kod działa. Brak testów jest generalnie standardem. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że testów nie będzie, to wszystko jest ok. Najwyżej się miło rozczarujemy, że jakieś testy są. Gorzej, jeśli są testy, ale nie testują one kodu, bo i tak się może zdarzyć. Generalnie regułą też jest to, że w legacy nie mamy dokumentacji. Nie wiemy, jak co z czym jest połączone, nie mamy żadnych schematów, żadnego opisu, więc trzeba po prostu czytać ten kod linika po linijce, debugować go i tracić masę czasu na to, żeby wdrożyć się w jakimkolwiek stopniu. I coś, co mi jakiś czas temu bardzo pomogło i od tamtego czasu zawsze to robię, to jest dodanie małego, prostego pliku readme. Tak, miałem jakiś malutki projekcik, który coś robił, zbierał jakieś dane i je przetwarzał i wróciłem do tego kodu po pół roku. I tak głowiłem się dobre 15 minut, pół godziny może, jak to uruchomić. No sposób oczywisty, jakiś pierwszy, który mi przyszedł do głowy, nie działał. Po jakimś czasie zauważyłem, że tam jest plik readme. Otworzyłem, patrzę, no faktycznie opisuję, jak to uruchomić. Testuję, działa, wow, kto go dodał? Ja. Mówię, brawo ty, rób tak więcej. I to jest naprawdę bardzo drobna rzecz, a bardzo pomaga. Jeśli macie nową osobę, która przejdzie do projektu i macie taki plik readme, który opisuje co, jak, dlaczego, co tutaj jest używane, jak to uruchomić, jak odpalić testy i tak dalej, to wtedy nowa osoba jest w stanie się dużo szybciej wdrożyć, nawet z tym małym jednym plikiem, który dokumentuje rzeczy. I zawsze jak pracuję z legacy, to się spotykam z takim narzekactwem, marudzeniem, że jaki ten kod zły, nie chcę z nim pracować, że to zostało w straszny sposób napisane i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo negatywnych emocji. I to tworzy taki szum, taką negatywną atmosferę, która nic nie wprowadza, nic pozytywnego nie daje, więc czemu z tego nie zrezygnować? Problem jest taki, że ludzie się stawiają w roli ofiary. Ja jestem tą ofiarą, która tutaj musi pracować z tym strasznym kodem, patrzcie, gdzie mnie wrzucili do takiego projektu. A to nie jest tak. Jeśli traficie do takiego projektu, to jesteście osobą, właśnie tą osobą, która może to zmienić, która może ten kod poprawiać, sprawiać, żeby był lepszy. Kolejne osoby, które trafią do tego zespołu, będą miały łatwiejsze życie. No i też problem z takim złym nastawieniem jest taki, że to się bardzo szybko szerzy. To daje zły przykład. Jeśli pracujecie jako liderzy zespołów czy seniorzy, to dajecie bardzo zły przykład juniorom. I to się szerzy z pokolenia na pokolenie. Jak możemy to nastawienie zmienić? Przede wszystkim przyjmijmy założenie, że ten kod jest naszą odpowiedzialnością. To nic, że nie ty go napisałeś, nie ty go napisałaś, ale teraz to jest twoja odpowiedzialność. Jak ten kod będzie rozwijany, nawet jeśli nie jesteś architektem czy głównym deweloperem, możesz coś w tym kodzie zmienić. Nawet jedna linijka, jedna metoda, czy dodanie jednego prostego testu, to jest malutki kroczek we właściwą stronę. I jeśli taki każdy członek zespołu wykona taki jeden mały krok, to po roku już jesteśmy dużo, dużo dalej we właściwym kierunku. Często przy pracy z legacy pojawia się pytania, a może to przepisać, a może zrobić refaktor. Krótka powiedzieć jest to zależy, tak? Więc jeśli spróbujemy zacząć od początku, to musimy się zastanowić, jakie problemy mają użytkownicy ze starym kodem. Jakie decyzje podjęte dawno temu odnośnie architektury się nie sprawdziły? Co możemy w tym obszarze zmienić? Czy zmieniły się w jakiś sposób wymagania? Jeśli tak, to w jaki? Jakie były te oryginalne? Jakie są teraz? Jakie są plany na przyszłość? Czy możemy utrzymywać dwa systemy jednocześnie? Czy jednocześnie to legacy i ten nowy system, który stawiamy od zera? Czy możemy sobie w ogóle na coś takiego pozwolić?
Pamiętajcie, że ten stary system cały czas trzeba utrzymywać, łatać błędy i być może czasem dodawać nowe feature'y. Jeśli chodzi o refactoring, no to tutaj przede wszystkim najważniejsze są testy. Jeśli nie macie testów, to refaktorowanie takiego kodu jest po pierwsze trudne, a po drugie bardzo ryzykowne. Testy dają nam tą pewność, że jak coś zmienimy, to co dalej działa, tak jak działało wcześniej, albo od razu mamy informację, ej, zepsułeś coś, tak? Więc to jest w tym kontekście mega istotne. Też przy przepisywaniu jakby projektu w miejscu nie mamy takiej dowolności jak przy pisaniu go od zera. Nie możemy kompletnie zmienić na przykład języka czy technologii. I co jest lepsze, refaktor czy pisanie od zera? No, tak jak wspomniałem wcześniej, to zależy od tego, jakie macie możliwości i jakie macie plany, tak? Bo na przykład pisanie od zera jest fajną okazją do wprowadzenia mikroserwisów. Ale z drugiej strony przy refaktoringu też można część rzeczy wynieść na zewnątrz, co może zająć więcej czasu. Też kwestia tego, czy osoby, które oryginalnie pracowały przy tym legacy, ciągle są w zespole, ciągle są w projekcie. Jeśli są, ciągle ich wiedza jest jakby aktualna i wiedzą najwięcej, no to przepisanie może się bardziej sprawdzić. Tak? Jeśli takich osób, które tworzyły ten system pierwotnie, brakuje w zespole, no to wtedy jest ryzyko, że nie ma tej wiedzy o tym, co system całościowo robi, jakie bugi były łatane, jakie były problemy i ten projekt pisany od zera jest skazany na to, żeby te błędy powtarzać. Więc przede wszystkim trzeba nakreślić sobie jakiś plan. Jaki mamy cel w przepisaniu tego albo w refaktoryzacji, co chcemy osiągnąć, ile czasu sobie dajemy. Dzięki temu ten refaktoring czy przepisywanie nie ciągnie się bez końca miesiącami, tylko wiemy jasno, tak? Co chcemy osiągnąć, w jakim czasie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy cel został osiągnięty, czy nie. Jonas Polski powiedział fajną rzecz, że jako programiści jesteśmy architektami, którzy chcieliby zbudować coś wielkiego od zera, więc to, co jest teraz, najlepiej zrównać z ziemią, przyjechać buldożerem i postawić od początku. Natomiast przepisywanie nie jest rozwiązaniem, przynajmniej nie zawsze. Tak jak mówiłem, jeśli nie znacie kontekstu, nie znacie wymagań, nie macie świadomości tego, jakie błędy były naprawiane przez lata, może na przykład dlatego, że nie ma testów, no to jest ryzyko tego, że zagrzebiecie się w przepisywaniu tego od zera, a w tym czasie konkurencja was przegoni po prostu, tak? Więc z czasem się może okazać, że taki szybki refaktoring w jednym czy w dwóch miejscach może nam dużo dać. Michael Fetter, o którym wspomniałem, powiedział, że do refaktoru potrzebujemy testów, a do pisania testów potrzebujemy refaktorów. Więc to jest taki dylemat, co pierwsze, jajko czy kura. Jest na to kilka fajnych sposobów, które opisał w swojej książce, a później do niej wrócę. Teraz kilka innych sposobów, jak sobie radzić z legacy. Reguła Pareto, która mówi o tym, że 20% pracy odpowiada za 80% wyników. I to fajnie się sprawdza, jeśli mamy jakieś wąskie gardła, jakieś problemy z wydajnością. Tak? Małym nakładem czasu możemy sprawić, że coś działa dużo lepiej. Nie sprawi to oczywiście, że ten kod będzie idealny i optymalny, natomiast to, że już jest dużo lepszy, jest czasem wystarczająco dobre i to już jest duża poprawa i nie warto inwestować dużo więcej czasu. Bo ta sama reguła mówi, że żeby mieć pozostałe 20% wyników, trzeba włożyć 80% czasu, czyli dużo więcej. Kolejna fajna metoda, która może pomóc w refaktoryzowaniu kodu, to jest metoda Mikado. Mikado to taka wschodnia gra, podobna do naszych bierek. Mamy rozsypane patyczki i musimy je pozbierać pojedynczo, także biorąc jeden patyczek, inne się nie poruszą, tak? W kodzie polega to na tym, że rysujemy sobie drzewo w zależności klas i na górze mamy jakiś korzeń, klasę główną, którą chcemy zrefaktorować, ale jej nie ruszamy. Tylko patrzymy na to, jakie ona ma zależności i zaczynamy od tych klas, które są na samym dole. Robimy refaktor tej klasy, idziemy poziom wyżej. Robimy refaktor tej klasy i znowu idziemy wyżej.
I zaleta tego jest taka, że cały czas mamy działający kod. Robimy ten refactoring krok po kroku, ale możemy to, co zrobiliśmy, możemy skomitować, zmerżować, wydać i to działa. W momencie, jeśli zaczniemy od tej głównej klasy, którą chcemy zrefaktorować, to się okaże, że mamy rozgrzebany projekt, kilkadziesiąt plików zmienionych, testy nie działają i generalnie zajmuje to tygodnie, a nie na przykład dzień, dwa. Kolejny fajny pattern, który się sprawdza, to strangler pattern. Nazwa pochodzi od jakiegoś drzewa figowego, które oplatają inne drzewa i w procesie jakby uśmiercają to drzewo, które oplatają. I w kodzie wygląda to tak, że piszemy jakiś nowy kod obok kodu już istniejącego, na przykład nowy feature, umawiamy się, że nowe feature powstają w nowym kodzie, według nowych standardów, nowych reguł, typu zawsze stosujemy TDD, zawsze piszemy dokumentację i tak dalej. I przekierujemy jakąś, powiedzmy, jeśli to jest nowy feature, to ten feature jest obsługiwany przez nowy kod, a stary kod zajmuje się całą resztą. Może być tak, że chcemy przypisać stary kod do nowego. Tak? I wtedy w tym momencie mamy dwa jakby moduły, które zajmują się tym samym i przekrywamy kawałek ruchu ze starego systemu do nowego. Jeśli działa, no to przekrywamy cały ruch odpowiedzialny za ten feature. I w ten sposób jesteśmy w stanie jakby zdusić ten kod stary, oryginalny i ta kluczowa część może być przypisana od zera, obie działają jednocześnie. I to jakoś jest dużo, dużo fajniejsze, lepiej się z tym pracuje. Tak, praca z legacy to jest często takie dubanie w kodzie, które nie wiemy co robi, dlaczego działa. Czytając kod wydaje się, że to nie ma prawa działać, a mimo to działa. Bo na przykład to tak naprawdę nie ten plik jest wykonywany, tylko inny. Zdarzało mi się to wielokrotnie. Natomiast to, co lubię w legacy, to, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie, tak? Jeśli pracowaliście z greenfieldem cały czas praktycznie, no to po paru konferencjach wdrażacie te mikroserwisy, SecureS, event sourcingi, wszystko, czego, o czym tylko usłyszycie, blockchain, whatever. Ale po jakimś czasie to jest nudne. To jest pisanie tego samego od zera, no, ile można, tak? A jeśli jest takie legacy, które sobie stoi od iluś lat, stare, zapiziałe, zakurzone, dodanie tam którejś z tych rzeczy jest bardzo fajnym wyzwaniem, bo jest już jakiś stan zastany i wpasowanie tych nowych klocków, którymi chcemy się pobawić, jest dużo trudniejsze. Trzeba pomyśleć, trzeba się zastanowić, trzeba wprowadzić jakieś dobre praktyki. I to jest, moim zdaniem, taki kolejny poziom, żeby rozwijać się jako programista. Jeśli nie chcecie iść w kierunku zarządzania, managementu, a jako senior się już nudzicie, no to legacy jest bardzo fajnym wyzwaniem. Ja bym to porównał też do takiego jakiegoś customowego scenariusza z gier wideo. Jeśli gracie, powiedzmy, jakieś strategie, znacie wszystkie reguły, jesteście w tym najlepsi, uruchamiacie wtedy customowy scenariusz, gdzie macie z góry narzucone gorsze warunki startowe, jakieś inne reguły i to tak naprawdę sprawdza wasze umiejętności i wiedzę. Tak samo jest w programowaniu. Wspomniałem, że nie naprawimy legacy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, to jest bardzo długi etap, ale jeśli zmieniamy nawet najmniejszą rzecz codziennie, to po roku to już jest dużo lepszy projekt. I na koniec cytat z Michaela Federsa, który powiedział, że kod jest jak dom, musicie w nim mieszkać, więc starajcie się utrzymywać go w dobrym stanie, poprawiać go codziennie. Wspomniałem o książkach. Pierwsza właśnie Michaela Federsa o pracy z kodem legacy, druga Martina Fowlera o refaktoringu. Masa przydatnych uwag, wiedzy cennej, która się przyda wam, jeśli pracujecie z legacy. Jeśli mielibyście wynieść jedną rzecz z tej prezentacji, to chciałbym, żebyście zmienili swoje nastawienie do kodu legacy. To nie jest straszna rzecz, to jest fajna przygoda, fajne wyzwanie i jeśli orientujecie narzekanie i spojrzycie na to optymistycznie, oto praca z legacy jest super. Czego wam bardzo życzę. Dzięki.